AmpFootballu na antenie Telewizji Republika już sporo mówiliśmy. AmpFootballu, czyli piłce nożnej osób po amputacji kończyny. Najczęściej dolnej, ale też w przypadku bramkarzy górnej. Ale teraz porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, Przemysławem Świerczem, kapitanem reprezentacji Polski w AmpFootballu. Dzień dobry. Dzień dobry. O AmpFootballu juniorów. Ale zanim pana bardziej dopuszczę do głosu, to zobaczmy krótki materiał. Czym jest junior AmpFootballu? Jest projektem skierowanym do dzieci po amputacjach, tudzież z wadami wrodzonymi. Mamy dzieci, które mają lat 4, mamy młodych ludzi, którzy mają lat 16, mamy chłopców i mamy dziewczynki, w związku z czym ograniczenia ani płciowe, ani wiekowe nie istnieją. Chcemy dedykować, to jest trening, to jest zabawa, to jest poznawanie, to jest bycie ze sobą, to jest integracja. Jeden za wszystkich! Co jest bardzo ważne, w projekcie Junior AmpFootball zawodnik i opiekun udział mają bezpłatny. Tak naprawdę mają wszystko tutaj zapewnione, posiłki, zakwaterowanie, sprzęt do treningów i sprzęt, jeżeli chodzi o ubrania. Nasze dzieci, które są wyjątkowe i na co dzień jakby muszą zmagać się z tym, że są inne, bo żyją pośród dzieci, które mają. I tak się zastanawiam, patrząc na ten klip, czy zawodnicy młodzi AmpFootballu to są ci, którzy na co dzień się garną do grania w piłkę, czy jednak to jest taki etap trochę przełamywania niepewności, lęku i no, w wielu wypadkach trzeba było ich wypychać, żeby przyjechali na to zgrupowanie. Myślę, że to zależy też od zawodnika. Są zawodnicy, którzy już teraz, myślę, że widzą swoją przyszłość w AmpFootballu, chcą się rozwijać, chcą trenować po to, żeby za jakiś czas być na naszym miejscu, być takim seniorskim reprezentantem kraju. A są też zawodnicy, którzy troszeczkę mogą to traktować jako formę, no właśnie, może poszukiwania czegoś, może też oswajania się z amputacją bądź właśnie z chorobą kończyny. Może nie do końca jeszcze wiedzą, co z tym futbolem zrobić, ale chcą się poruszać. Tutaj myślę, że są różne osoby. No ale najfajniejsze jest to, że mają możliwość się spotkać, że bierzemy udział w tych treningach, że przyjeżdżają. I też pamiętam, że zawodnik, który pojawi się na zgrupowaniu, on potem chce to kontynuować, chce być na kolejnym, bo po prostu mu się podoba, bo czuje się dobrze, bo jest świetna atmosfera, bo właśnie może się poruszać, no i to przyciąga młodych zawodników. To bardzo młoda dyscyplina sportu, bo od 10 lat AmpFootball w Polsce. A czy jest w przypadku juniorów szansa na taką zorganizowaną drużynę? Bo na razie to są takie spotkania troszkę integracyjne, taka zabawa. Tworzą się ośrodki drużyn właśnie dla tych najmłodszych, bo przy Legii Warszawa i przy Kuloodpornej Bielsko-Biała są sekcje, gdzie ci zawodnicy częściej niż raz w miesiącu trenują. Nie jest tych zawodników jeszcze tak dużo, żeby zorganizować rozgrywki pomiędzy klubami, ale na przykład też właśnie zawodnicy, którzy biorą udział w projekcie Junior AmpFootball, raz do roku spotykają się ze swoimi rówieśnikami z Europy. Co prawda w tym roku ze względu na COVID zostało odwołane takie europejskie zgrupowanie w Irlandii, ale być może uda się coś zorganizować w zamian. Może nie z tyloma krajami Europy, a być może, nie wiem, jeden czy dwa odwiedzą Polskę, żeby ci rówieśnicy mogli się spotkać i jednocześnie zagrać być może mecz międzynarodowy. My też pracując z tymi najmłodszymi tak budujemy ich tożsamość i mówimy im wprost, że oni są takim zapleczem seniorskiej reprezentacji. To są juniorzy, którzy za jakiś czas, już nawet teraz, czy Max, czy Jacek, czy Olaf, czy Tymek, biorą udział w rozgrywkach seniorskiej ekstraklasy. Część z chłopaków też zapraszanych jest na seniorskie zgrupowania, więc to pokazuje, że
od tego projektu Junior Am Football droga jest bardzo prosta do seniorskiej reprezentacji. Po takim zgrupowaniu jeden z młodych zawodników powiedział: wow, to było spotkanie jak z Robertem Lewandowskim. A to oznacza chyba, że ci seniorzy też już mają taki wizerunek w oczach tych młodych ludzi. Mówię o piłkarzach Amp Futbolu, gwiazd piłki nożnej. Myślę, że tak, że... Pan jest gwiazdą, powiedzmy. Nie. Do miana gwiazdy to mi jeszcze daleko, daleko brakuje. Natomiast mam takie poczucie, że będąc też ich trenerem, a jednocześnie będąc reprezentantem kraju, oni podpatrują, czy moje zachowanie na boisku, czy poza boiskiem. To jest ogromna odpowiedzialność, żeby pokazywać im taką swoją drogę zarówno sportową, jak i życiową. Oczywiście nie namawiać ich do tego, że mają iść moją drogą, bo to nie o to chodzi, ale pokazywać im różne dobre rozwiązania, co oni wybiorą i którą drogą pójdą, to już jest ich decyzja. Natomiast wiele razy, tak, młodsi pokazują, że ogromnie się cieszą z takich spotkań z seniorami. Nawet 2 albo 3 tygodnie temu mieliśmy wspólne zgrupowanie w Machnicach, gdzie było też kilka jednostek treningowych wspólnie przeprowadzonych. Młodsi mogli zagrać ze starszymi. Potem też było spotkanie, gdzie mogliśmy wzajemnie się pytać o różne aspekty, zarówno sportowe, jak i prywatne. I to było fantastyczne spotkanie, nie tylko dla nich, dla tych najmłodszych, ale również dla nas, dla starszych. To spotkanie naprawdę było bardzo wartościowe. No tak, bo seniorzy podkreślają, że dużo wiary w siebie i też takiej nadziei na dobry wynik na boisku dało im to spotkanie z juniorami. Takiej wiary przede wszystkim turniejem w Krakowie, który już we wrześniu, zgadza się, we wrześniu. Czy on się odbędzie? Czy wszystko jest na dobrej drodze? Na obecną chwilę wiemy, że wszystko jest na dobrej drodze, że ma się odbyć 12 września mecz inauguracyjny z Ukrainą. Oczywiście wiemy, że mamy czasy, jakie mamy, niepewne, więc to czy na 100% zagramy, to pewnie dowiemy się w momencie, kiedy wyjdziemy na boisko. Ale wszystko robimy w swoich przygotowaniach, żeby być gotowym na 100% na ten turniej. I tak, i spotkanie z młodymi też nam, dla nas jest taką motywacją, jest taką też inspiracją, jest też takim zastrzykiem energii, że no, mamy taką świadomość w głowach, że hej, słuchajcie, ci młodsi patrzą na nas, ci młodsi liczą na nas, to są nasi kibice, no, nie tylko juniorzy, ale mamy wiele kibiców w kraju, w Europie i na całym świecie i to też dla nich szykujemy się na te mistrzostwa, to dla nich chcemy grać najlepiej jak potrafimy, to dla nich chcemy też te mistrzostwa wygrać, więc tutaj o lepszą motywację to myślę, że już trudno i oni są dla nas też takim wsparciem, bo myślę, że przynajmniej dla mnie, jak widzę, jak ci młodzi grają, to ja widzę takiego małego właśnie Przemka, który ma taką tą radość z piłki nożnej, taką autentyczną radość, żadne kalkulowanie, po prostu piłka, bramki i chcesz biegać, chcesz grać, chcesz się cieszyć ze swoimi kolegami z drużyny. I ci najmłodsi nam przypominają o tym, no i wierzę, że razem z nimi będziemy się cieszyli z tego złotego medalu Mistrzostw Europy. Ja też życzę, żeby ta radość była podbudowana obecnością kibiców na trybunach, żeby to nie było już w tym reżimie sanitarnym, że wprawdzie gracie i cieszycie się z tej gry i wygrywacie to Mistrzostwo Europy, ale przy pustych trybunach. Mamy nadzieję, że we wrześniu już wszystko będzie okej. Okay. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przemysław Świercz, kapitan reprezentacji Polski Amp Futbolu, był naszym gościem. A za chwilę trochę zmieniamy temat, wracamy do kultury, wracamy do muzyki. O Irenie Jarowskiej porozmawiamy w Telewizji Republika.